Dzień dobry, Anna Nowosielska, witam Was serdecznie na profilu Krakowia Maraton, a ze mną jest Zuzanna Bieńczak, biegaczka długodystansowa i community manager ASICS Frontrunner Poland. Dzień dobry, witam wszystkich. Skoro Zuza, to możecie się spodziewać, zresztą zapowiadaliśmy, o czym będzie ten live. Będzie o rekrutacji najnowszej na frontrunnerów, do tej wyjątkowej drużyny. Ale najpierw, Zuza, co Cię sprowadza do Krakowa? Bieganie oczywiście, bieganie mnie sprowadza. W ten weekend odbyły się genialne, bezpłatne treningi Biegaj w Krakowie i Kobiety w biegu w ramach przygotowań do Królewskiej Trady Biegowej. Było mi niezmiernie miło uczestniczyć po obu treningach, oczywiście jako przedstawicielka marki ASICS. Ale też jako biegaczka, dzielnie uczestniczyłaś, obserwowałam. Zdecydowanie, zrobiłam co mogłam, słuchałam trenerek i bardzo w ogóle profesjonalnej opieki trenerskiej na obu treningach. Jest nam niezmiernie miło jako marce ASICS współorganizować te wydarzenia, te treningi. Tak jak rok temu Biegaj w Krakowie, to świetna możliwość dla biegaczy, aby się przygotować, aby poczuć te biegowe emocje razem z innymi biegaczami. No i przygotować się bardzo profesjonalnie do biegów, tak jak Krakowia Maraton na przykład, więc bardzo się z tego cieszę. Natomiast teraz powstały również treningi dla kobiet. I wczoraj była niesamowicie duża frekwencja, bardzo, myślę, wszystkie nas to cieszy. Niezależnie od poziomu zaawansowania biegowego można się na tym treningu pojawić. Będą różne grupy, w zależności właśnie od tego, gdzie jesteśmy z tym naszym bieganiem, a dokładnie, może też startujemy. Bo te biegi przygotowują do Królewskiej Triady Biegowej, ale to, co podkreślamy, przyjść może każda pani, która chce zacząć przygodę z bieganiem. Zajęcia są dostosowywane do poziomu. Te zajęcia będą odbywać się co miesiąc. Śledźcie strony Krakowia Maraton i Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie oraz oczywiście nasze social media, tam będziemy informować. Najbliższe zajęcia 18 lutego, ale te zajęcia to nie tylko bieganie, bo to też porady waszych ekspertów, waszych frontrunnerów o różnych specjalnościach. Zgadza się. Wczoraj miała przyjemność pojawić się Monika Czyż-Cupryś, nasza dietetyk, która od lat zajmuje się dietetyką, więc miała kilka minut, aby przekazać biegaczkom, wszystkim paniom, kilka porad dietetycznych, jak się odżywiać przed treningiem, na co zwrócić uwagę. Jak ważne jest śniadanie. Dokładnie, nawet podpowiadała, co powinno się zjeść przed treningiem lub po nim. Ale mam nadzieję, że na kolejnych spotkaniach również pojawią się nasi eksperci, osoby, które mogą przekazać wiedzę i zbudować różne kwestie u naszych pań. Także zdecydowanie bardzo się cieszę, że jest ta przestrzeń nie tylko na bieg, ale również na spotkanie i na rozmowę. Dokładnie. No i te zajęcia, te porady prowadzą uczestnicy, członkowie waszej drużyny, ASICS Frontrunner. Jakie specjalności łączą? Kim oni są? Jest ich naprawdę bardzo wiele, ponieważ nasza drużyna jest bardzo, ale to bardzo różnorodna. Mamy dietetyków, tak jak wspomniałam, mamy trenerów, mamy psychologów sportu, mamy naprawdę bardzo wielu ekspertów, którzy w dziedzinach nie tylko właśnie sportowych, ale życiowych dzielą się swoją wiedzą, nie tylko zarażają sportem i aktywnością fizyczną, ale też mają naprawdę dużą wiedzę, którą starają się pokazywać, czy to na naszych formie publikacji, czy podcastów, czy w różnego rodzaju kampaniach, także zdecydowanie jesteśmy pod tym względem bardzo różnorodni i staramy się przekazać tą wiedzę, która pomoże innym biegaczom. Czy to są osoby, które żyją z biegania? Wśród w naszej drużynie mamy zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, tak? Także jesteśmy otwarci naprawdę na każdy typ biegacza, każdy typ osoby aktywnej. Także jak najbardziej są osoby, które tylko biegają, jest ich zdecydowanie mniej w drużynie, ale większość osób z drużyny to są amatorzy, którzy na co dzień muszą ciężko pracować, naprawdę w różnych zawodach. Od pielęgniarek przez osoby, które pracują w korporacjach, idąc właśnie na przykład do psychologów sportu. Także naprawdę jest bardzo różnorodnie. Czyli bardzo szerokie spektrum, a to oznacza szansę dla Was, bo jakie wymagania trzeba spełnić, żeby zostać frontrunnerem? Trzeba być osobą aktywną, kochającą ruch
i przede wszystkim chcącą pokazywać ten ruch, tak? I czy to na swoim podwórku, czy to w social mediach. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby tym ruchem zarażać. My w ASICS naprawdę wierzymy, że w zdrowym ciele zdrowy duch. I to nie są takie puste słowa, tylko... Wasz slogan, wasze motto. Tak, tą filozofią się kierujemy i uważamy, że to, co daje nam ruch, to nie tylko te benefity fizyczne, które oczywiście są bardzo cieszące dla oka, ale te psychiczne, tak? Czyli to, jak się czujemy po treningu, jakie mamy samopoczucie, jakie endorfiny się w nas uwalniają i jaki to ma wpływ na naszą psychikę, na nasz mental. Także zdecydowanie na tym nam zależy, czyli taka osoba musi być aktywna, musi chcieć tą aktywność pokazywać. Nie ma zupełnie znaczenia, i to podkreślam, bo często spotykam się z takim zdaniem, z taką opinią, że muszę być szybki, muszę mieszkać w dużym mieście, muszę mieć dużo followersów na Instagramie, muszę mieć mocne social media, tutaj różne cytaty, natomiast nic z tych rzeczy. Naprawdę w naszej drużynie, kiedy przejrzy się te ponad 40 osób, które w tym momencie w polskiej drużynie są, mamy naprawdę różne osoby, które nie są z dużych miast, które nie biegają dużo, ale mamy też takie, które biegają szybko, też nie ma nic z tym złego. Naprawdę mamy pełną różnorodność w drużynie. Chodzi o wasze historie, o tych osób, które się będą zgłaszały. Chodzi o to, w jaki sposób pokazują tą swoją historię, co robią na co dzień, jak to pokazują, i to jest najważniejsze. Pasja do sportu to to, co nas łączy. To jest ten jakby wspólny mianownik. Natomiast pozostałe rzeczy naprawdę każdy wnosi do drużyny coś innego. Każda osoba to taka oddzielna cegiełka. Także nie idziemy żadnymi schematami. Każde zgłoszenie jest dla nas ważne. Każde zgłoszenie jest sprawdzane. To nie jest jakaś, nie wiem... Komisja albo program, który wertuje i wrzuca kogoś do szufladek. Broń Boże, niczego takiego nie ma. Naprawdę każde zgłoszenie jest zweryfikowane i każdy, kto jest aktywny, kto kocha sport i chce się nim dzielić, ma szansę dostać się do naszej drużyny. A na co dzień jak wy się ze sobą komunikujecie? Macie jakieś statusy? Widzicie się w social mediach? Spotykacie się na wydarzeniach? To wiemy, tak, bo wczoraj była spora grupa, front runnerek. Jak to wygląda na co dzień? Wszystko, Aniu, co wymieniłaś, ponieważ poza tym, że mamy swoje grupy wewnętrzne na różnych portalach społecznościowych, to większość z nas naprawdę się przyjaźni. Ja nie bez powodu mówię, że na przykład jak robimy swoją wigilię frontrunnerów, to mówię, że robię wigilię z drugą rodziną, ponieważ naprawdę traktuję tych ludzi, wspaniałych ludzi, jako drugą rodzinę, jako nie tylko kompanów biegowych, ale też przyjaciół, motywatorów, często też mentorów, wielu trenerów, naprawdę przyjaźnimy się, kumplujemy się, więc nie tylko komunikujemy się przez social media, ale mamy również bardzo wiele możliwości spotkań, ponieważ drużyna w Polsce spotyka się lokalnie oficjalnie 2 razy, ale jak osoby, które śledzą nas w social mediach, na pewno widzą, że my się spotykamy nieoficjalnie, dużo terminów, dużo więcej razy niż te 2 oficjalne, więc naprawdę poza tym, że spotykamy się fizycznie, komunikujemy się oczywiście przez social media, dzwonimy do siebie, jak ktoś ma zły dzień, to od razu jest po prostu poruszenie w grupie i każdy jest w stanie coś od siebie powiedzieć, dodać, żeby ta druga osoba się zmobilizowała. Także kontakt jest stały. To nie jest tylko tak, że jest, nie wiem, jeden komunikat na 5 miesięcy, słuchajcie, mamy spotkanie. Nie, jest non-stop kontakt. Są różne akcje, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, czy w grupie, czy poza nią. Tego jest naprawdę wiele. Także komunikacja jest stała. Czyli społeczność, do której warto dołączyć, jednym słowem. Jak dołączyć? Kiedy to będzie możliwe? Na czym polega rekrutacja? Nie mogę podać jeszcze konkretnej daty, ponieważ jeżeli śledzicie social media ASICS Frontrunner, to będziecie, myślę, wiedzieć, że nadal ta data jest jeszcze utrzymywana w małej tajemnicy. Mogę powiedzieć, że to będzie już niedługo. Bardzo niedługo, a zgłosić się jest naprawdę banalnie łatwo. Z tego względu, że wchodzimy na naszą stronę asics.com.pl/frontrunner i tam będzie faza, jak uruchomi się faza aplikacji, będzie formularz zgłoszeniowy, który uzupełniamy. Natomiast opcjonalnie dla chętnych będziemy bardzo zachęcać też oczywiście, aby pokazywać tą swoją motywację do zostania członkiem drużyny i pokazywania, czym jest dla nas sport i dlaczego jest dla nas tak ważny, udostępniając posty bądź może to mogą być rolki, generalnie publikacje w social mediach na Instagramie.
gdzie to pokażemy, tylko ważne jest, aby dodać hashtag ASICS Frontrunner 2024 oraz oznaczyć konto małpka ASICS Frontrunner, żebyśmy mogli to zobaczyć. No i czekać na wyniki fazy rekrutacji. Także tak naprawdę zgłoszenie, wejście na stronę, zgłoszenie, a potem pokazywanie tego, dlaczego chcemy zostać frontrunnerem w swoich social mediach. No i myślę, że warto śledzić też profile dotychczasowych frontrunnerów, żeby się zainspirować, żeby zobaczyć, co się tutaj sprawdza. More Everyday Susan w social mediach. Oczywiście ASICS Frontrunner i cała reszta. Ile liczy drużyna w tym momencie? Drużyna, no jesteśmy drużyną międzynarodową, więc jakby powiedzieć od samego startu, to będzie ponad 30 krajów, to jest ponad 500 osób, plus w Polsce mamy naprawdę jedną z największych drużyn, ponieważ mamy ponad 40 osób. Także jesteśmy rozsiani po całej Polsce, jest nas naprawdę wiele i zdecydowanie zachęcam do obserwowania naszych profili, ponieważ będziemy dużo, dużo czasu poświęcać w najbliższych tygodniach, aby pokazać wam, jak super jest być w drużynie i co zyskaliśmy będąc w drużynie, bo tych benefitów też mogłabym wymieniać. O to chciałam zapytać na koniec. Z czym to się wiąże poza tym aspektem społecznościowym, treningowym? Jasne. Poza tym, że zyskujecie no, po prostu kompanów nie tylko biegowych, ale myślę i życiowych, i przyjaciół, i rodzinę dodatkowo, bardzo warto wspomnieć o tym, że po pierwsze możemy spotykać się również międzynarodowo, czyli możemy poznawać innych frontrunnerów w innych krajach. Podróżować przy okazji. Zgadza się, ponieważ ASICS sponsoruje wiele biegów na świecie i to genialnych, więc jesteśmy w stanie się spotykać po całym świecie dosłownie, czy to w Tokio, czy gdzieś w Hiszpanii, bardzo różnych jakby lokalizacjach na świecie. Oczywiście każdy frontrunner otrzymuje profesjonalny sprzęt sportowy, który testuje, który recenzuje. No naprawdę, tych benefitów jest wiele, ale tych mentalnych uważam jest znacznie więcej. Także tak jak idea naszej marki, tak tych mentalnych tutaj możemy obserwować dużo, dużo więcej. Także no, zapraszam. Naprawdę bardzo mocno zapraszam. Także nic dodać, nic ująć. Śledźcie ASICS Frontrunner Poland i zgłaszajcie się do tej fantastycznej drużyny. Dziękuję ci, Zuza, za obecność i do zobaczenia przy kolejnych naszych spotkaniach, wydarzeniach, inicjatywach wspólnych. Również bardzo dziękuję za zaproszenie i jeszcze raz podkreślam, może zgłosić się każdy. Czekajcie na datę publikacji, od kiedy możemy się zgłaszać, kiedy możecie się zgłaszać i serdecznie do tego zapraszam. A jeżeli będą jakieś pytania, to tak jak Ania powiedziała, macie moje konto More Everyday Susan, znajdziecie mnie, pytajcie. Dziękujemy wam ślicznie i do zobaczenia. Do zobaczenia.